Korzystamy ze słońca i naszą rozmowę z trenerem Arturem Łaciakiem przeprowadzamy w plenerze. Trenerze, chcemy właśnie przedstawić Pana naszym kibicom. Od jak dawna jest Pan związany z Wisłą? Z Wisłą jestem związany od 80 roku. O, w jakiej funkcji najpierw? Najpierw byłem sympatykiem, który wspierał drużynę na meczach, siedząc na trybunach. Mhm. No, a od 4 lat jestem związany z Wisłą jako szkoleniowiec w tym klubie. Ale pierwsze kroki piłkarskie stawiał Pan w Hutniku. Tak, początek miałem jako mieszkaniec z Nowej Huty, stawiałem w Hutniku. Tak się tak zaczynała cała przygoda. Później były kolejne krakowskie kluby? Tak, później miałem krótką przerwę. Wylądowałem jeszcze w wieku juniora w Krakusie Nowa Huta i tam już doczekałem wieku seniora, gdzie miałem rozbrat z piłką na okres 5-letni, wojsko, inne sprawy. I później po zakończeniu tego wszystkiego wróciłem do Wieczystej za namową jednego z trenerów. No i można powiedzieć, że tak się zaczęła później ta dalsza przygoda. Awansowaliśmy do 4. ligi, po czym pierwszą rundę w 4. lidze zagrałem w Wieczystej. Później zmieniłem klub na Proszowiankę. 2 awanse z 5 do 4, z 4 do 3. No i później 2 nieudane podejścia z Proszowianką, awans do 2. ligi. No i właśnie w Proszowiance najdłuższy okres, najwięcej meczów, największe sukcesy? No zdecydowanie tak. No, to był klub, który poza Wisłą i w tym czasie Hutnikiem w Krakowie był klubem najbardziej stabilnym organizacyjnie i w tym klubie chciano osiągnąć jakiś tam cel, którym była 2. liga. Zresztą ówczesny trener Stawowy, który wtedy przez 2 lata prowadził Proszowiankę, bardzo chciał awansować z tym zespołem, ale niestety nie udało się. W sezonie 97-98 został Pan wybrany najlepszym bramkarzem w ogóle ligi. Z serią bodajże 600 minut bez puszczonego gola. Pamięta Pan ten czas? I 3 obronione karne. No, zdarzały się takie epizody w całej tej przygodzie, więc tych epizodów też było kilka. No wiadomo, zostaje to w pamięci, człowiek się z tego cieszy. Są to jakieś drobne dla mnie rzeczy, ale trzeba się jej drobiazgami umieć cieszyć. Najlepszy mecz w karierze właśnie w barwach Proszowianki? No, zdecydowanie na stadionie Krakowi. 1-1. Od początku było wiadomo, że będzie Pan bramkarzem? No to tak się zaczęło dość dziwnie, bo idąc na Hutnika na trening byłem napastnikiem i zacząłem tam strzelać bramki, ale na pewnym etapie zabrakło bramkarza na mecz ligowy, i stwierdzono, że może bym stanął w bramce. No i stanąłem i po meczu zastanowiłem się, stwierdziłem, po co tyle biegać, skoro mogę stać i tak samo będą się ludzie cieszyć i bić brawo. No i tak się zaczęło. Jakie wrodzone predyspozycje zadecydowały o tym, że to właśnie Pan stanął między słupkami? No może przede wszystkim duża szybkość, sprawność fizyczna, bo to była jakby moja domena, z racji tego, że może nie jestem bramkarzem, który ma mega warunki fizyczne, ale właśnie przede wszystkim szybkość, skoczność, to jakby preferowało w tym, że po prostu zostałem tym bramkarzem i w jakiś sposób tam gdzieś na jakimś poziomie grałem. Można powiedzieć więc, że jest Pan takim człowiekiem od sytuacji awaryjnych, bo tutaj bramka w Hutniku, później grający trener w sytuacji awaryjnej, no i nagle w końcu trener bramkarzy pierwszej drużyny, też można powiedzieć, sytuacji awaryjnej w Wiśle. No jakieś tak to życie płata takie niespodzianki. Na początku, mówię, gdzieś pracowałem z młodzieżą i też w ogóle moje przyjście do Wisły też było takim małym niespodzianką, bo wyjechałem na obóz z młodzieżą w formie takiej, że był po prostu, obozy były dzielone, że rezerwy Wisły pojechały gdzie indziej, a młodzież pojechała gdzie indziej i potrzebny był trener bramkarzy. Otrzymałem propozycję, długo się nie zastanawiałem, oczywiście przyjąłem, pojechałem. Później praca w klubie półroczna bez jakiegokolwiek tam wynagrodzenia, byłem obserwowany przez trenerów, przyglądano się mi, i po pół roku stwierdzono, że można ze mną podpisać umowę i mogłem w tym klubie pracować. Czyli który to był rok? 3 lata temu dokładnie, także to było od praktycznie zimowego obozu 3 lata, 2007 rok w styczniu zacząłem, można powiedzieć, pracować, ale oficjalnie umowy podpisałem dopiero 1 sierpnia.
jako trener bramkarzy drużyn juniorskich. Drużyn juniorskich, tak. I zanim pan trafił do pierwszego zespołu już na dobre, współpracował pan z Ilią Cebaną, który trenował z panem indywidualnie i bardzo pana komplementował. Czy pan również odwdzięczy się bramkarzowi? To znaczy, no Ilię to jest, to był specyficzny chłopak. To był chłopak o niesamowitym temperamencie, o niesamowitej woli do pracy. To z takim człowiekiem naprawdę jest olbrzymia wielka przyjemność pracować. Także myślę, że wcześniej miałem też już po rozwiązaniu umowy z Marcinem Juszczykiem. Marcin ze mną też pracował przed wyjazdem na Cypr. I też no, cechuje tych chłopaków olbrzymia determinacja do pracy. No, i dlatego mówię, no sprawiało mi to olbrzymią przyjemność. Zresztą kto zna mnie bliżej, wie jak ja pracowałem w Wiśle, to wie, że to dla mnie jest tylko i wyłącznie przyjemność.